Nazywam się Gabriel. Jestem łowcą potworów. Pracuję na zlecenie. Głównie poluję na potwory, wiecie. Tam jakiś topielec nie daje rybakom łowić, tam jakiś kretoszczur się zalęgnie. Niestety w tych czasach coraz częściej zdarza mi się kierować ostrze w stronę ludzi. Nie da się tego uniknąć. Pewnie jesteście ciekawi, gdzie nauczyłem się walczyć z bestiami. A więc było to tak. Dość dawno już temu na tej wyspie istniał zakon, w którym uczyłem się walczyć. Ale należy pamiętać, że w walce z potworami nie jest ważna tylko siła i umiejętności bojowe. Trzeba wiedzieć też, z czym ma się do czynienia. Tego uczyliśmy się z bestiariuszy, spisanych przez Jana, który, jak głosi powieść, przebił kosturem ostrzem argieńskim zakończonym wielkiego jaszczura pod wsią Brezą. Podobno jaszczur nocami do wioski na żerwy chodzi, ale jak było? Tego trzeba by samego Jana spytać. Swoją drogą, kostur jego wraz z rozłamem zakonu został skradziony i tylko słowa się po czynach jego zostały. No, ale na Jana pora przyjdzie kiedy indziej. Teraz poznajcie moją, jedną z wielu opowieści. Piwa dajcie. Uważaj, to Akros z Grostrity. Groźny typ. Ty, wojak, wyglądasz jakbyś miał pieniądze. Myślę, że się ze mną podzielisz, czyż nie? Nie. Dawaj pieniądze, już! Wypierdalaj stąd! Reszty nie trzeba. Tak, wtedy byłem nieco bardziej porywczy niż teraz. Tego dało się uniknąć. Po tym jak karczmarz mnie wywalił z gospody, natknąłem się na zlecenie w pobliskiej wiosce. Z opisu wynikało, że jest to jakiś przerośnięty wilk. Może wilkołak. Postanowiłem to sprawdzić. Poza tym było dobrze płatne. A ty kimżeś jest? Potwory na zlecenie zabijam. Właś, ale żebym cię we wiosce z mieczem w dłoni nie widział, bo usiekę jak wieprza. Dobra, dobra. Widzę, że nie warto z tobą zadzierać. A tak przy okazji, gdzie mogę znaleźć niejakiego Falimira? Idź prosto, na pewno trafisz. Jest tu kto? Za zleceniem? Zgadłeś. Chcesz wiedzieć coś więcej na temat potwora, mam rację? Czytasz mi w myślach. Czego ci więc trzeba? W ogłoszeniu napisałeś, że jest wielki, ale nie określiłeś jak bardzo. Jest tak wielki, że gdyby stanął naprzeciwko ciebie, to jego łeb byłby na równi z twoją głową. A mógłbyś mi powiedzieć, jak to się w ogóle zaczęło? Kiedy potwór się zjawił?
Pierwszy raz usłyszałem o nim, gdy zaatakował myśliwego Milana. Był pierwszą ofiarą potwora, a zarazem ostatnią, która przeżyła. Gdzie ten cały Milan mieszka? Mieszka kawałek od wioski, przy dwóch wodospadach. Na pewno znajdziesz. Dobrze, dziękuję. To mi powinno na razie wystarczyć. Aha, i ostrzegam, Milan po tym trochę ześwirował. Ześwirował? Zrozumiesz, kiedy z nim porozmawiasz. Dobra, w takim razie pójdę już. Aha, i radziłbym ci wziąć kogoś jeszcze ze sobą, gdy udasz się do lasu. Pracuję sam. Ty jesteś Milan? Dajcie sobie spokój. Też przyszedłeś się ze mnie śmiać? Poluję na potwora. Podobno cię napadł. Co ci o nim powiedzieli? Czytałem, że jest to jakiś przerośnięty wilk, który jak Falimir mówi... Bzdura! To nie wilk! Wiem, co widziałem! Żebyś wiedział, człowieku, co mi zrobił. Czułem, jakbym płonął od środka. Wykręcało mi wszystkie kości. A więc mówisz, że to magia? A co innego? Jak wyglądało to coś? Ogromne bydle. Jakby ktoś przede mną dąb postawił. Wyglądał jak z drewna. Porośnięty różnymi roślinami. Nic mi to nie mówi. Jesteś pewien, że widziałeś potwora z drewna, który władał magią? Kolejny mi nie wierzy! Wynoś się! Wynoś! Nie będziecie robić ze mnie psychopaty! Spokojnie. Wcale nie uważam cię za psychopatę. Po prostu... Hej, poczekaj! Pomyślałem, że Falimir nie mylił się co do Milana. Bo jego słowa przypominały bardziej wytwór wyobraźni, niż coś, co mogło zdarzyć się naprawdę. Już wtedy miałem sporą wiedzę na temat różnych stworów i to, co mówił, nie łączyło się w żaden sposób z żadnym potworem, którego znałem. Wkrótce po tym, jak Milan odszedł, wyruszyłem do lasu, by zapolować na bestię. Kim jesteś? Co tu robisz, starcze? To ja ci powinienem zadać to pytanie. Poluję na bestię. Uciekaj stąd. Może być niebezpiecznie. Nie ma tu żadnej bestii. To tylko wymysł mieszkańców. Jak to? Zwierzęta mają takie samo prawo żyć. Dziwisz się, że atakują, gdy ktoś wejdzie na ich terytorium? Ludzie polują. Zabijają bez litości. Zwierzęta muszą się bronić, gdy ktoś się atakuje. Tak jak i ludzie. A ty?
Nie boisz się, że cię zaatakują? W końcu też jesteś człowiekiem. Ale ja nie robię im krzywdy. Za to tobie radzę uważać. Dobrze ci radzę. Uciekaj stąd. Co do cholery? Właśnie wtedy zdałem sobie sprawę, że to nie jest zwykły wilk. Był znacznie silniejszy, nawet od wilkołaka. Falimirze! Co się dzieje? Pozbyłeś się potwora? Jeszcze nie. To nie jest zwykły potwór. Nie mów mi tylko, że uwierzyłeś w te głupoty, które opowiada Milan. Milan mówi prawdę. Znalazłem w lesie totem. Gdy Milan opowiadał mi o potworze, nie dopuszczałem do siebie pewnej myśli. Ten potwór, na którego poluję, to demon. No Boga! Milan gniew demona na wieś zaniósł! Prawdopodobnie to był on. Myślę, że Leszy go naznaczył. Jak się go pozbyć? Są dwa sposoby. Jeden jest brutalny, a drugi niekoniecznie musi działać. Czy ten pierwszy zadziała? Jest na to większa szansa. Czyli żaden nie jest pewny? To demon. Jest sprytny. Dobrze. Mów, jaki jest pierwszy sposób. Trzeba pozbyć się Milana. A to drugie? Wygnać. Ale albo Leszy się przeniesie do innej wsi, albo złapie kogoś innego tutaj. A Milan stanie się żywicielem innego demona. Gdyby odszedł, Leszy zostawiłby w jego duszy dziurę, przez którą z łatwością inny demon mógłby nim zawładnąć. On jest teraz częścią niego. Zrób to, co trzeba. Zatem będę potrzebować twojej pomocy. Nie zrobił tego. Szalałeś? Co tu robisz? Prawie bym cię zabił! Witaj, Gabrielu! Nie, całkowicie bez sensu. Kurwa! Oh, yeah.
Reszty nie pamiętam. Gdy się obudziłem, Falimir zniknął, a ja miałem na twarzy krew. Stąd ta blizna, którą teraz mam. Ale dlaczego cię po prostu nie zabił? Gdybym wiedział, to bym ci powiedział. Ale może zaraz się dowiemy.